Witam Państwa, Robert Dzięba, audycja wokół powiatu i nasz gość, starosta Tomasz Tamborski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Pana Rektora, witam Państwa, dzień dobry. Panie starosto, tak patrzę w kalendarz i pierwszy temat, który od razu nam się nasuwa, a rozmawialiśmy w tym roku o nim dość sporo, to matury, bo na początku maja, zaraz po weekendzie majowym, długim weekendzie majowym, uczniowie ruszą do napisania egzaminu dojrzałości. No i pytanie, jak na tej ostatniej prostej jesteśmy przygotowani do tego egzaminu, do tego sprawdzianu? Panie redaktorze, w momencie, w którym nagrywamy program, dokładnie za tydzień, patrzę na zegarek, od 10 minut te matury będą trwały. Właśnie 4 maja o godzinie 9 rozpoczniemy pisanie matur. One odbędą się w normalnym trybie, czyli uczniowie zostaną zaproszeni do szkół. Szkoły są do tego przygotowane. Mamy przygotowaną większą liczbę pomieszczeń, celowo właśnie po to, aby tą strumień tych ludzi rozdzielić. Będą, jeżeli to tylko w szkołach jest możliwe, osobne wejścia. No i prawdopodobnie też uczniowie po raz pierwszy fizycznie zobaczą się po tak długim okresie. To, co udało się nam zorganizować i z czego jestem bardzo zadowolony, to kwestia dotycząca przyspieszenia szczepień drugą dawką nauczycieli biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnych, tych maturalnych. Pierwotnie termin, który mieli nauczyciele wyznaczony, wypadał akurat w okresie, kiedy trwają matury. No i trudno byłoby sobie wyobrazić sytuację taką, w której no, ten nauczyciel poszedłby na tą drugą dawkę, a być może poczułby się troszeczkę słabiej, no i mielibyśmy problem ze skompletowaniem komisji egzaminacyjnych. Dlatego zwróciłem się z prośbą tutaj do naszego szpitala regionalnego. Ta prośba została wysłuchana i już w ostatni piątek ta cała grupa nauczycieli, którzy biorą udział w maturach, została zaszczepioną drugą dawką, po to, żeby ewentualnie, gdyby były jakieś sytuacje związane z troszeczkę gorszym samopoczuciem, no można było tutaj ten ponad tydzień czasu mieć do dyspozycji. No czy to jest sama powiedzmy kwestia braku możliwości wyjścia podczas egzaminu. Ta sprawa została rozwiązana i bardzo serdecznie tutaj chciałbym dyrekcji Szpitala Regionalnego w Kobrzegu podziękować za to ułatwienie, które zostało do nas skierowane. Same matury, jak Państwo wiedzą, są maturami tylko pisemnymi. One będą trwały przez najbliższe dni maja. Niewiele uczniów przystąpi do matur ustnych. Tutaj, jeżeli ktoś chce to robić w zakresie poszerzonym, to taka możliwość ma. Natomiast no, to jest jakby rzecz, którą ja patrzę dosyć w sposób taki krytyczny, dlatego że no, obniżanie jakby poziomu matur no, może mieć skutek w przyszłości taki, że ci uczniowie, którzy pójdą później, a w większości mam nadzieję, że maturzyści rozpoczną naukę na wyższych uczelniach, no tam generalnie tego obniżonego poziomu już nie będzie i może być kwestia zderzenia się z możliwością przyswojenia sobie materiału. Ale póki co trzymam bardzo mocno kciuki. Rok szczególny, no te pokolenie rzeczywiście te matury w sposób szczególny zapamięta, naprawdę bardzo mocno się solidaryzuje z Wami uczniowie. Trzymam kciuki za Was, za Waszych rodziców, opiekunów, bo często oni tak samo mocno te matury przeżywają. Mam nadzieję, że wszystko będzie ok, połamania piór, jak to się zawsze tradycyjnie mówi. Trzymam jeszcze raz bardzo, bardzo mocno kciuki. Mam nadzieję, że uda nam się to sprawnie przeprowadzić i no nie wiem, no być może w normalnych warunkach gdzieś te jakaś możliwość spotkania będzie. Póki co wykluczamy jakiekolwiek możliwości spotkań, przyjdźcie na matury, zdajcie je, bądźcie wypoczęci, wracajcie do domu. No nie chcielibyśmy mieć sytuacji takiej, w której któryś z Was zachoruje właśnie z tego powodu, że brał udział w maturach. Jeszcze raz prosimy o dystans, maseczkę, dezynfekcję. To są te wszystkie rzeczy, które są niezbędne, no ale właśnie tylko po to, żebyście te matury mogli szczęśliwie zdać i później spokojnie wybierać najlepsze polskie wyższe uczelnie. A panie starosto, mógł być trochę pesymistą? Bo ja chciałbym się dowiedzieć, jak macie zaplanowane i w ogóle się zastanawiam, jak to będzie, gdy na przykład ktoś jednak zarazi się koronawirusem, a będzie maturzystą, który pisze egzamin, i co zrobić wtedy z takimi ludźmi, z którymi on miał kontakt, tak? Czyli z innymi osobami, które zdają maturę, bądź nagle będzie administracyjnie skierowany na kwarantannę, bo też miał kontakt z innymi ludźmi. Czy jest na to jakaś racja? Znaczy, no na pewno uczeń, czy też no teoretycznie nauczyciel już nie, no bo będzie po drugiej dawce, więc zakładam, że tu w tym przypadku
to nie będzie źródłem potencjalnego zagrożenia, no ale uczniowie, młodzi ludzie, którzy z pewnością jeszcze nie są zaszczepieni, bo to nie jest jeszcze kwestia tego rocznika, no na pewno ten uczeń, którego stwierdzimy wynik dodatni, że ktoś stwierdzi, no będzie musiał być z tej matury wyłączony i zda po prostu ten egzamin w terminie późniejszym. Tutaj nie może być sytuacja tego typu, że całe jego życie, cała jego dotychczasowa praca tutaj szkolna zostanie zmarnowana. Czy kwestia dotycząca całej grupy, z którą on miał kontakt, no to o tym zadecyduje sanepid, przeprowadzając wywiad sanitarny i tutaj będzie decyzja zależała od tego, jaką decyzję podejmie tutaj stacja sanitarna w Kołobrzegu, ale też dlatego gorąco też apeluję, żeby w tym ostatnim okresie ten kontakt zewnętrzny uczniów, którzy biorą udział w maturach, ograniczyć do minimum. No to jest jeszcze kwestia tygodnia, wytrzymajmy dla naszego wspólnego dobra, natomiast no, nie wyobrażam sobie sytuacji takiej, w której jakikolwiek uczeń z racji na stan epidemiologiczny będzie pozbawiony możliwości zdania matury w tym czy w innym terminie. To musi być generalnie, są jeszcze terminy poprawkowe matur i wtedy ewentualnie będzie można przystąpić do tej matury poprawkowej, a być może to już będzie okres, kiedy cała populacja osób chętnych, wszyscy uczniowie pełnoletni, maturzyści takimi uczniami są, będą mogli do tych szczepień przystąpić. Jasne, no, ale obawa istnieje, bo to mówiąc szczerze, niewiele trzeba do tego, aby mieć kłopot. Dokładnie, my cały czas proszę zwrócić uwagę, no spada nam jakby wskaźnik dotyczącej ilości zachorowań. Przy bardzo stosunkowo dużej ilości wykonywanych testów, testy sięgają już blisko 70 tysięcy dziennie, co jest satysfakcjonującym poziomem i około, ostatnie chyba dane, około mniej niż 10 tysięcy zachorowań, ale w dalszym ciągu mamy sytuację dotyczącą mutacji tego wirusa, który jest coraz bardziej zjadliwy i co, kiedyś już powtarzałem, ta pierwotna wersja wirusa potrzebowała aż 15 minut, mówię aż 15 minut na ekspozycję, czyli wspólny kontakt po to, żeby się tym wirusem zarazić. Ten zmutowany wirus wymaga już tylko jednej minuty, więc powiedzmy, to jest krótkie nawet spotkanie i może do takiego zarażenia dojść. Ale no bądźmy troszkę optymistami, panie redaktorze, tutaj już tego pesymizmu w ostatnim okresie jest tak bardzo dużo. Ja w dalszym ciągu wierzę, że szczęśliwie uda nam się gdzieś pod koniec maja spotkać, powiedzieć ok, ci wszyscy, którzy przystąpili do matur, zdali maturę pozytywnie, no a tym, którym się nie udało, no bo zawsze jakiś tam drobny odsetek funkcjonuje, będą mieli termin poprawkowy. Jasne. Panie starosto, powróćmy więc do spraw bieżących. Ulica Wschodnia. I jak wygląda kwestia remontu? Zwłaszcza, że z tego co pamiętam, chyba na portalu Miasta Kołobrzeg pisaliśmy, że dostaliście pieniążki na remont ulicy. No, powiedzmy to, że powiem tak, nareszcie oczywiście bardzo się cieszymy z tego powodu, że te pieniądze mamy, ale jesteśmy tak naprawdę o ponad 4 miesiące opóźnieni w realizacji tego zadania. Te programy, z których aplikujemy, zawsze umowy były podpisywane już na początku roku, czasami nawet jeszcze z końcówką tamtego roku. Bardzo długo czekaliśmy na ostateczne potwierdzenie tej listy rankingowej. Tutaj chcę wyrazić swoje zadowolenie i podziękować pracownikom, którzy przygotowują tę aplikację. Na tej liście rankingowej w temacie dotyczącym powiatów, dróg powiatowych zajęliśmy na terenie województwa zachodniopomorskiego pierwsze miejsce, czyli mieliśmy najwyżej punktowany projekt. A w ramach tego projektu ulica Wschodnia, ta część powiedzmy powiatowa od 11 tutaj do drogi, do przejazdu kolejowego. I panie redaktorze, no, w związku z tym, że ten okres mamy już troszeczkę stracony, nie ukrywam, że odrobinę boję się sytuacji takiej, w której w ostatnim okresie bardzo mocno podrożały ceny materiałów budowlanych, mocno podrożała cena robocizny i teraz, kiedy będziemy w dniu dzisiejszym, na nale w dniu jutrzejszym ten przetarg ogłaszali, dlatego że jesteśmy do niego przygotowani, czekając właśnie na jego ogłoszenie, wszystkie dokumenty przygotowaliśmy, może się okazać, że kiedy otworzymy koperty, tych środków będzie za mało. Większych środków z Urzędu Wojewódzkiego nie dostaniemy, w związku z czym z pewnością będziemy musieli te środki być może dołożyć ze środków własnych. A to, co też kiedyś budziło jakieś tam pytania, kontrowersje, kwestia dotycząca wycinki drzew prowadzonej na ulicy Wschodniej, też takie pytania ze strony tutaj Państwa padały, to było właśnie związane z kwestią dotyczącą przygotowania tej inwestycji, dlatego że chcieliśmy zdążyć przed tak zwanym okresem lęgowym ptaków, dlatego że wtedy można te drzewa wycinać, powiedzmy, bez żadnych ograniczeń, kiedy ten okres lęgowy się rozpoczyna. Ta wycinka jest możliwa, ale wymaga dodatkowych uzgodnień, które też najczęściej są uzgodnieniami płatnymi. Trzeba zatrudnić ornitologa, który stwierdzi, czy można takie drzewo w tym okresie lęgowym wyciąć.
Planowane zakończenie to końcówka października, początek listopada. No nie mamy możliwości w tym momencie przerwać tych prac budowlanych w okresie letnim, ale postaramy się je zorganizować w ten sposób, żeby droga była przyjezdna, przynajmniej jeden pas, żeby był w całym okresie dostępny dla mieszkańców, dla użytkowników garaży, których tam jest sporo wzdłuż ulicy Wschodniej. Natomiast no jakby główny kierunek tutaj to jest ulica Tarnowska i ulica Fredry i Myśliwska, dotycząca dojazdu do samego uzdrowiska. Kwota też niebagatelna, 3 600 000, no kolejne dobre pieniądze zainwestowane w Kobrze. No tak, a czyli rozumiem, tam etapowania, tak jak to było na ulicy Grzybowskiej, nie planujecie, tak? Żeby na przykład zrobić odcinkowo to, od torów do skrzyżowania z Czarnieckiego, na przykład coś takiego. Panie redaktorze, będziemy starali się to właśnie tutaj zrobić, żeby było to dostęp, powiedzmy w tym największym sezonie, żeby dostęp do uzdrowiska był zapewniony, czy to ulicą Tarnowskiego tutaj na samym początku, albo też ulicą Czarneckiego. Pewne etapy będą prowadzone, natomiast samego sensu stricto przerwania robót, tak jak to obserwowaliśmy na przykład w Grzybowie, no nie będzie, dlatego że okres jest bardzo krótki, a te środki po prostu musimy wydatkować w tym roku, dlatego że mamy je tak właśnie zapisane i taką fiszkę złożyliśmy do pana wojewody i tutaj te środki musielibyśmy teraz przekładać to na lata następne. Jest to zbyt karkołomne, zbyt trudne i w mojej opinii niepotrzebne. To nie jest specjalnie długi odcinek, a możliwości dojazdu są też innymi drogami, ale tak jak powiedziałem, nigdy nie będzie sytuacji tego typu, że na jakiś czas całkowicie zamkniemy tą drogę, co najwyżej będzie ruch wahadłowy. Panie starosto, rozmawialiśmy ostatnio z Olgą Korowacką, nową szefową Kobrzyskiego Chówca, ale pan nas uprzedził, pan się z nią we wtorek widział. I to pytanie, czy pan się zapisuje do harcerstwa, czy jednak jakieś inne powody tej wizyty u pana w gabinecie? Panie redaktorze, do harcerstwa wstąpiłem, jak dobrze pamiętam, chyba w trzeciej albo czwartej klasie szkoły podstawowej i nigdy z tego harcerstwa formalnie rzecz biorąc się nie wypisałem, aczkolwiek no, mundurek, który mam pewnie był już na mnie w żaden sposób nie wszedł, to już nie te gabaryty. Zawsze harcerstwo było mi miłe, aczkolwiek no, zawsze oczekiwałem, że harcerze będą prowadzone przez osoby odpowiedzialne i mam nadzieję, że taką osobą odpowiedzialną głęboko w to wierzę jest nowa pani harcerz, pani Olga. Miałem przyjemność spotkać się z panią. Zarysowaliśmy sobie pewne wspólne działania, wspólne plany. W dniu wczorajszym, kiedy odbył się zarząd powiatu, również podjęliśmy decyzję o podpisaniu pisemnego porozumienia dotyczącego współpracy pomiędzy Chówcem a kwestią tutaj powiatu. Tutaj sporo przestrzeni widzimy w zakresie funkcjonującym przy powiecie Muzeum Oręża Polskiego. Przestrzeń związana z fortem tutaj Rogowo, naszym hangarem, czy też obszary związane z Podborskiem, te nasze Muzeum Zimnej Wojny, bunkry atomowe, no to jest ta przestrzeń, która harcerzy w sposób szczególny interesuje. I tutaj opatrujemy szeroką możliwość na współpracę i to pierwsze ziarno zostało zrealizowane poprzez podpisanie tego ogólnego porozumienia, a później każde inne działania już będą wymagały indywidualnych porozumień z poszczególnymi jednostkami, czy to muzeum, czy to kobrzyskimi szkołami. A za panią Olgę i prowadzoną przez nią Chówiec trzymam bardzo mocno kciuki. Tutaj widać już zupełnie nową jakość, nowy sposób myślenia, bardziej współczesny. No i z pewnością mniej szukania konfliktów, a więcej szukania porozumienia. A jak obserwowaliśmy to, co się wcześniej działo w harcerstwie, tutaj wydaje mi się, że tendencja była do tego, aby bardziej szukać konflikty niż samego porozumienia. Przypomnę państwu działania związane ze skansenem morskim, czy też wieszanie tam jakichś plakatów dotyczących, czy też banerów dotyczącej mojej osoby. To było zupełnie niepotrzebne. Pani Olga reprezentuje zupełnie inny, o wiele lepszy kształt i poziom niż to, co do tej pory obserwowaliśmy. I ostatnia kwestia, chciałem pana zapytać o sprawy gospodarcze. Co pan sądzi o powolnym wygaszaniu lockdownu? To widać było w Kobrzegu. Wczoraj kolejki do wszystkich fryzjerów. No panie redaktorze, no to jest ktoś, co zawsze mówi, że fryzjer może pójść do sklepu, ale ekspedientka ze sklepu nie może pójść do fryzjera, tak? Więc całe szczęście, że to się tutaj zmieniło. To, co uważam, można byłoby w Kobrzegu bardzo szybko wprowadzić i z pewnością bardzo by pomogło, to jest kwestia dotycząca możliwości konsumpcji produktów sprzedawanych przez branżę gastronomiczną w ogródkach zewnętrznych.
Można zrobić dystans, można zrobić, panie redaktorze, odpowiednią liczbę punktów i przy tej fajnej, coraz cieplejszej pogodzie ta konsumpcja przy stoliku mogłaby się odbyć normalnie w ogródkach. Ja obserwuję na przykład sytuację dotyczącą funkcjonowania punktów gastronomicznych, na przykład na Bulwarze Szymańskiego, które mogą sprzedawać tylko na wynos. No i widzę osobę, która wychodzi z paczką, tutaj wzrokiem szybkim rozgląda się za miejsce na promenadzie, je to na stojąco, część tego produktu spada, no nie powoduje to ani sytuacji estetycznej, ani też sytuacji dobrej sanitarnej. Uważam, że jak najszybciej powinna być podjęta decyzja o możliwości sprzedaży produktów gastronomicznych tutaj na zewnątrz ogródka, jak i też częściowe generalnie dopuszczanie do sprzedaży gastronomicznej w samych punktach, a przecież tych punktów gastronomicznych jest sporo. Tutaj sanepid mógłby każdorazowo wskazać ilość miejsc, która może być w środku. Właściciel takiego restauracji był zobowiązany, żeby nie mieć tam krzesełek zaklejonych, odwróconych, tylko po prostu je zwyczajnie wynieść, więc wtedy w sposób naturalny nie mogłoby tam więcej osób przebywać i to też był punkt kolejny dobry. No i nie ukrywam, bardzo, bardzo mocno czekamy na otworzenie całej branży związanej z tym głównym źródłem, czyli z kołobrzyskimi hotelami. No, jeżeli poziom zachorowań będzie utrzymywał się poniżej 10 tysięcy dziennie, no to jest spora szansa i będzie miał tendencję również zniżkową do tego, że mam nadzieję, że po długim weekendzie będzie sygnał ze strony pana ministra Niedzielskiego, który będzie rekomendował, aby branżę turystyczną również uruchomić. Tym bardziej, że my jako województwo zachodniopomorskie nie jesteśmy tym najbardziej, powiem tak troszkę kolokwialnie, czerwonym kolorem na mapie Polski, tam gdzie są zaznaczone te województwa o największym stopniu zagrożenia, województwo zachodniopomorskie, ilość odsetek na 100 tysięcy osób jest zdecydowanie mniejsza niż na przykład w województwie mazowieckim, wielkopolskim albo śląskim. I tutaj też upatrywałbym sygnału ze strony pana ministra Niedzielskiego, ministra zdrowia, dotyczącego luzowania. Mam nadzieję, że być może 4 albo 5 będzie konferencja i pan minister powie, zapraszamy chociażby do Kołobrzegu. O, to by było bardzo ciekawe. Może tak będzie. Starosta Kołobrzeski, Tomasz Tamborski był naszym gościem. Dziękuję za spotkanie. Bardzo serdecznie dziękuję, panie doktorze. Do zobaczenia, do usłyszenia. Jeszcze raz bardzo mocno trzymam kciuki za naszych maturzystów. Damy radę.